No i witajcie ludzie, wita się z wami Red i gramy sobie w Stalkera na modyfikacjach Dead Air oraz Hybryda. No i tak, znajdujemy się w lokacji, która nazywa się Generatory, a dokładniej wkroczyliśmy do tamtejszego laboratorium, czyli do laboratorium wojskowego. I z góry mówię, że to jest lokacja, którą nigdy nie zwiedzałem, albo nie wiem, zwiedzałem tak dawno temu, że już nawet tego nie pamiętam, no bo wielkim zaskoczeniem było dla mnie to, co się dzieje w środku, o tym opowiem później. W każdym razie, w Zewie Czarnobyla wiem, że ta lokacja była zamknięta, mimo iż znałem od początku kod do ich drzwi. Kod znalazłem gdzieś w internecie, a tutaj macie ten napisany, więc możecie sobie ewentualnie, nie wiem, na własnej skórze zobaczyć, co konkretnie w tej lokacji chodzi. No właśnie, w Zewie Czarnobyla, aby się tutaj dostać, bodajże trzeba było przechodzić tryb fabularny. Normalnie na takim otwartym survivalu wiem, że to było zamknięte. Te laboratorium były zamknięte. Tak, sprawdzałem, jakby ktoś pytał. Natomiast Dead Air umożliwia dojście do tego miejsca w dowolnym momencie rozgrywki. I to mi się podoba, bo w końcu świat nie ma jakichś ograniczeń, że grasz na survivalu. Teoretycznie powinieneś mieć wszystkie miejsca, wszystko otwarte. A tutaj, bum, rozczarowanie. Zew Czarnobyla nie pozwalał nam dojść do jednej z lokacji. No ale to tam mniejsza z tym. Zew Czarnobyla cały czas szanuję, bo to moja ulubiona modyfikacja. W każdym razie, mówiłem kiedyś, że mam zamiar pokazywać w miarę ciekawe momenty z mojej rozgrywki. Takowy właśnie się trafił. Skoro to jest lokacja, której jakoś szczególnie nie zwiedzałem, właściwie to nie pamiętam, żebym kiedykolwiek ją zwiedzał, więc sobie pomyślałem, że też to nagram, bo czemu nie? Takie pierwsze wrażenia z tego miejsca. Oczywiście jak już ktoś to przechodził, no to nie powinien mieć tutaj, nie wiem, jakiegoś szczególnego zaskoczenia. Jednakże no, w niektórych momentach byłem zaskoczony i to bardzo, bardzo mocno. Powiem szczerze, że nawet mi czegoś takiego brakowało. I dziwię się naprawdę, czemu twórcy nie tworzą jakichś nowych lokacji. Dobra, rozumiem, że może ciężko byłoby to zaimplementować. Ale naprawdę, wierzcie mi, miałem świetną, ale to świetną zabawę zwiedzaniu lokacji, której jeszcze mnie nie było. Że wiecie, nie wiadomo co nas czeka, że poruszamy się powoli po nieznanym nam terenie. No to było po prostu genialne, brakowało mi tego i to bardzo w Stalkerze. No bo wiadomo, wychodzą tam jakieś submody do wszystkich wielkich modyfikacji, ale żadna z nich chyba nie wprowadza żadnych nowych lokacji. Znaczy, wiem, że jakiś jeden mod był, taki, który wzorował lokacje na Silent Hillu, ale to też nie wiem, czy to były po prostu edytowane stare lokacje, czy zaimplementował całkowicie jakieś nowe. Tutaj niestety nie wiem, jak ktoś wie, to mnie poprawi. Tak samo mutanty, bo zgaduję, że o mutanty jest na pewno łatwiej niż o lokacje. Z jednej strony rozumiem, ciężko by to było zbalansować, bo jednak wiadomo, Stalker ma swoje mutanty, które są dobrze zbalansowane. Znaczy no, to już zależy od modyfikacji tak naprawdę. No w Hybrydzie podoba mi się to, że groźnym przeciwnikiem, ale to naprawdę groźnym przeciwnikiem są kontrolerzy. Nieważne, znaczy tak mi się wydaje, że nieważne jaki ekwipunek nosimy, oni i tak będą mieli nas na jedno uderzenie. To mi się bardzo podoba. Z pseudogigantem walczyłem tylko raz i z tego co zauważyłem, ma większe obrażenia od tego uderzenia w ziemię. No wiecie, jak on tak wtedy tupie, wywołuje trzęsienie. Oraz jest przyspieszony, szybciej biega. Jednakże, no i ma oczywiście większą odporność, no jeszcze ciężej go zabić. Jednakże nie wiem, jak wyglądają jego oryginalne obrażenia. Zgaduję, że jakbym do niego podszedł, to bym praktycznie nie wytrzymał ani jednego jego ataku, bo też bym je zdjął bardzo szybko. Ale na tym się kończy, szczerze mówiąc. No, na pijawkach troszkę się zawiodłem, ponieważ mając jakiś lepszy pancerz, no pijawki już nie stwarzają aż tak wielkiego zagrożenia. Co innego snorki. Snorki mi się wydaje, że tutaj też są troszkę napakowane. Znaczy napakowane, no zwiększono im obrażenia. Z wytrzymałością nie jestem pewien, bo shotguny w tym modzie, nie wiem czy tak było też w Zewie Czarnobyla, nie pamiętam, ale w Hybrydzie albo w Dead Air shotguny to jest cheat i to wielki. No już to powiem w mocnym uproszczeniu. To też cały czas dziwiło mnie to, czemu w porównaniu do innych karabinów shotguny mają tak okrutnie małe obrażenia. Znaczy wiecie, jak są tam wyświetlane statystyki
podczas najechania kursorem na jakąś daną broń. Teraz już wiem, dlaczego mają tak małe obrażenia. Wystarczy ulepszyć shotguna albo mieć jakoś mocno, mieć go w bardzo dobrym stanie, żeby zadawać kolosalne obrażenia. Oczywiście nie mówię tutaj na dalekim dystansie, ale na bliskim dystansie, no to shotgun to jest mocna... Albo nie, shotgun to jest straszna potęga, o. Niemniej, wkraczamy teraz do momentu, który mnie mocno, ale to mocno zaskoczył. Z jednej strony rozumiem, czemu ta lokacja w Zewie Czarnobyla była zamknięta. Bo tutaj okazuje się, że mamy coś w rodzaju walkę z bossem. Mocno mnie to przeraziło, nie powiem. Ponieważ nie wiedziałem, o co chodzi. Rozglądałem się jak głupi, wyskoczyła mi nagle informacja, że muszę zabić jakąś istotę. Tutaj nagle zaczęło ktoś coś ze mną gadać. No i tutaj, jak pokazałem, jeden wielki znak zapytania. O co tutaj chodzi? Przez większość czasu, co tutaj będzie pokazane, oczywiście niektóre momenty przyspieszę, bo jednak niektóre nawet wytnę, ponieważ błądziłem i to mocno błądziłem, nie wiedziałem, o co chodzi, ale do tego zaraz dojdziemy. Przez większość czasu biegałem jak głupi w tej weftę, próbując pozbyć się czegoś, co tak naprawdę samo się zabijało. I tutaj muszę dać minus. Nie wiem, czy Dead Air, czy hybryda sprawia, że anomalie są dynamiczne. Co przez to rozumiem? Że wychodząc z lokacji na lokację, anomalie zmieniają swoje położenie. Przez co? Takie starcia skryptowane jak to tutaj powodowały, że mutanty same się zabijały wchodząc w anomalie. Po prostu anomalie pojawiały się w miejscach, gdzie nie powinny być, szczególnie przy ścieżkach od mutantów, no i chcąc, nie chcąc, walka z bossem wyszła jak bardziej komedia niż jakieś, nie wiem, poważne ostatnie starcie, no, w cudzysłowie mówiąc. Tutaj też muszę powiedzieć, że Stalker mocno, ale to mocno nie pasuje mi do takich, powiedzmy, oskryptowanych walk. O co konkretnie chodzi? No według mnie Stalker nie jest przystosowany do walk z bossami. Dlaczego? Ponieważ żaden z mutantów nie stanowi jakiegoś szczególnego zagrożenia. Żaden z mutantów nie jest na tyle wytrzymały, żeby był faktycznie uznawany jako mini-boss. No dla mnie, tak jak teraz na to patrzę, no to dla mnie to była po prostu arena, może takie nawet polowanie w zamkniętej lokacji. Dobra, rozumiem sam zamysł. Jaki ktoś miał, nie wiem, czy to akurat twórca, nie no, to chyba w Zewie Czarnobyla dopiero pojawił się ten motyw. Naprawdę, nie wiem, jak ktoś wie, to mnie poprawi. Rozumiem sam zamysł. Mieliśmy tutaj coś w rodzaju pułapki. Przychodzimy nieświadomi do istoty, która zamyka nam ostatnie wrota naszej ewakuacji. Znajdujemy się w zamkniętym terytorium, gdzie toczony jest bój między graczem a jakąś istotą. To tylko jeszcze w tym momencie podobało mi się to, że zarówno gracz, jak i... O, widzicie, tutaj ten mutant sam siebie zabił przez właśnie te anomalie porozrzucane losowo. To też nie wiedziałem, o co chodzi, więc zaraz nastąpi przyspieszenie filmu. Ale to o tym powiem później. Wracając, to też jeszcze podoba mi się ten motyw, że tutaj faktycznie trwa swego rodzaju polowanie, że zarówno gracz, jak i mutant, czy tam ta istota, poszukujemy siebie. Nie znamy swojego położenia, znaczy no, boty jak to boty, no, zawsze znają położenie gracza. Więc tutaj trwa takie polowanie w zamkniętym terytorium. To jest naprawdę ciekawy motyw. Jeżeli przyjąć to faktycznie jako taką właśnie, powiedzmy, arenę, a nie jako walkę z bossem, no. No Stalker nie nadaje się do takich starć. Gdyby chociaż przeciwnicy wykazali się jakąś, nie wiem, może większą sztuczną inteligencją, gdyby posiadali jakieś nowe ataki, gdyby mogli zaskoczyć gracza czymś nowym, no to fakt, to wtedy jeszcze walka z bossem mogłaby być urozmaicona, a nie jako... przychodzę sobie do lokacji i widuję mutanty, które widuję praktycznie codziennie. Nie wyróżniają się absolutnie niczym.
Chociaż gdyby miały jakąś większą wytrzymałość, że walka faktycznie stanowi jakieś zagrożenie, że mutant, z którym walczę, ma więcej HP, porusza się jakoś mobilniej, stosuje jakieś sztuczki, które nigdy wcześniej nie widziałem. To by można, to wtedy by było fajne, to by było w porządku, a tak to, no to po prostu od tak polowanie. Tak samo jest z tymi wszystkimi kontrolerami, którzy są w praktycznie każdym, w każdym laboratorium, że wiecie, przechodzimy całe laboratorium, później jako, powiedzmy w cudzysłowie, ostatnie starcie z super wielkim bossem, strażnikiem tego laboratorium, mamy właśnie kontrolera. No jak to było bodajże w poprzednim odcinku, gdzie w Jantarze byłem w tamtejszym laboratorium, no widzieliście, wystarczyło kilka strzałów w głowę ze snajperki, a kontroler nic w zasadzie nie mógł nic z tym zrobić, no. Kontroler jest poważnym przeciwnikiem, szczególnie w hybrydzie, jeżeli walczymy na otwartym terenie. Tak, to wtedy trzeba się go obawiać. Jednakże w laboratoriach bardziej pasowałyby mi pijawki, ponieważ pijawka stosuje strategię, że atakuje nas z zaskoczenia, a szczególnie one mają przewagę, jeżeli jesteśmy w zamkniętych pomieszczeniach, bo wtedy łatwiej jest im nas dopaść. No i tutaj, jak widzieliście, pojawiła mi się kolejna informacja, że pokonaj istotę. Tutaj mogę od razu powiedzieć, że poprzednią istotą, czyli tą, która ponownie sama siebie zabiła, była właśnie pijawka. Zaraz zobaczycie, w jaki głupi sposób ona zginęła. Jednakże, tutaj trzecia istota. Tu naprawdę zacząłem już być przerażony, serio. Bo tutaj mieliśmy kontrolera. Normalnie nie obawiałbym się go, ale ponieważ on nas może trafić, trafić tą kontrolą, zabić natychmiastowo, no to tutaj już faktycznie czułem zagrożenie. O, no, proszę bardzo, tutaj jest nasza pijawka. Po zabiciu pierwszej istoty pojawiła się druga, wtedy nie wiedziałem, o co chodzi. Wtedy nie wiedziałem, o co chodzi, przyspieszyłem film, to wtedy, jak tam widzieliście, okazało się, że pijawka zabiła sama siebie przez jedną z anomalii. No i dlatego właśnie te dynamiczne anomalie. Z jednej strony fajne, bo nie wiadomo, gdzie ona leży, gdzie możemy na tą anomalię trafić. Z drugiej strony nie powinno coś takiego mieć miejsca w laboratoriach. Szczególnie w tym, albo w tym jednym konkretnym chociaż miejscu. No bo serio, walka z bossem, która miała być ekscytująca, która miała stwarzać iluzję zagrożenia, no to jest po prostu komedia, no mutanty same siebie zabijają. Właśnie, wracając do kontrolera. Z kontrolerem jest bardzo podobna sytuacja, widzicie, zaciął się. On się po prostu zaciął, nie mógł wyjść. Tutaj też uciąłem bardzo, ale to bardzo długi kawałek filmu. Z mojego błądzenia. Szukałem tego kontrolera, obawiając się, że wyskoczy gdzieś mi w jakimś miejscu z dużą otwartą przestrzenią, że złapie mnie natychmiastowo i od razu zabije. No jak widzicie, kontroler po prostu... Drzwi się otwierały tylko z jednej strony, przez co kontroler nie mógł wyjść. Ja tak samo, teraz wpadłem w pułapkę. Znalazłem się w zamkniętym pomieszczeniu, z którego nie ma wyjścia. Dziękuję, dobranoc. O, dlatego w tym momencie też gdzieś nastąpi reset. Wczytałem po prostu grę i myślałem, jak go tutaj załatwić. Na szczęście znalazłem parę granatów, bo idąc do tego laboratorium właściwie nie miałem przy sobie nic. Dobrze, że tutaj były poukładane jakieś granaty, jakieś, nie wiem, amunicja, wyposażenie, cokolwiek. No bo... no rozumiem, że ktoś może czegoś takiego nie przetestować. Nie każdy zwiedza każdą lokację, ale powinno się chociaż zebrać paru testerów, którzy się starają, którzy zwiedzają każdą lokację. Mam nadzieję, że to zostanie naprawione, że walka z tymi istotami faktycznie będzie ekscytująca na jakimś chociaż, nie wiem, większym poziomie niż to, co teraz tutaj przedstawia ten pojedynek. No i proszę bardzo. Pokonałem istotę, właściwie to istota pokonała sama siebie kilkukrotnie. Byłem ciekaw, co się dzieje, co się wydarzy później. To też poszedłem do tych drzwi, to też należałoby naprawić. Bo zamykane drzwi przez istotę, no, widzicie,
Dopiero później zorientowałem się, że trzeba w te drzwi strzelić, żeby w ogóle je otworzyć. Nie na każde drzwi ta sztuczka działa. O. Bo mówię, są niektóre drzwi, które otwierają się tylko w jedną stronę, no i tam mogłem sobie strzelać ile wlezie, a i tak nie mogłem tam tych drzwi otworzyć, gdzie jest ten kontroler. No i proszę, jak tutaj okazuje się, tutaj jest prawdziwe zakończenie survivalu. To też moja teoria, znaczy teoria, to też teoria, że survival jest nieskończony, jest nieprawdą. Proszę bardzo, tutaj jest zakończenie. Dziękuję. Ponieważ tutaj nikt nic nie gada, tylko jest taka scena, mogę jeszcze powiedzieć, że to chyba było zakończenie z Stalker Czyste Niebo. No tak mi się wydaje, w Czyste Niebo grałem bardzo dawno temu, nie pamiętam, ale tak mi się wydaje właśnie, że to było zakończenie z Czystego Nieba. No. A jakby nie patrzeć, to tyle z mojej strony. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i pa pa. No i to jeszcze nie koniec filmu. Tak, w Limańsku udało mi się znaleźć pewien sekret. Znaczy, sekretne pomieszczenie. Trafiłem na nie całkiem niedawno. Szczerze mówiąc, nie miałem zielonego pojęcia, że coś takiego w ogóle istnieje, chociaż... przechodziłem... Czyste Niebo. No w Czystym Niebie udało mi się znaleźć tylko jeden sekret. Ten na Wielkich Bagnach. Gdzie można było iść poza lokację. To zresztą pokazywałem na którymś odcinku z Zewu Czarnobyla. Kim ty jesteś? Czy ty jesteś przyjazny? Nie. Szlak. Tak, i to będzie jeden... Kto to? Najemnik. To będzie jeden z nielicznych odcinków, gdzie komentarz nagrywam na żywo. Szlak! nie lubię czegoś takiego stosować, ponieważ... nagrywając Stalkera przeważnie mam coś do powiedzenia. A gdybym miał nagrywać na żywo, jeszcze skupić się na tym, co mówię. Fajny karabin. To przeważnie wiele tematów bym ominął, ponieważ albo bym o tym zapomniał, co mówię. Albo tak jak mówiłem, ciężko by byłoby mi się skupić i źle bym coś wytłumaczył. Niemniej, tutaj chcę tylko pokazać, jak dojść do tego sekretnego pomieszczenia. Dajcie mi chwilkę. Podobają mi się te paczuszki. Co prawda dostajemy za nie jakieś stare naboje, ale w krytycznych sytuacjach, gdzie zabijam jakiegoś stalkera, a czegoś nam brakuje, może się trafić... szlak. Losowo... pożądana przez nas amunicja. Widzę, że raczej tutaj już... Wow! Co tu się stało? Sekret znajduje się gdzieś w tym miejscu. Jeszcze kontrolera tylko sprawdzę. Nie. Zombiak też nic. I to jest tutaj. Tak, właśnie. Zwiedzając sobie Limańsk, zaszedłem do tego miejsca. Co się okazuje, są tutaj drzwi. Nie ukrywam, że poszukałem troszkę w internecie. Udało mi się znaleźć filmik, gdzie gościu znalazł to miejsce właśnie w Czystym Niebie, ale zarówno w Czystym Niebie, jak i tutaj, w Dead Air, właściwie nie ma nic. Podobno jest to jakieś miejsce z jakiegoś... Matko, jak się przestraszyłem. Jest to jakieś miejsce z jakiegoś filmu. Coś o wehikule czasu bodajże, czy coś w tym stylu. No jeżeli ktoś się orientuje, mógłby napisać, bo szczerze mówiąc, poczytałbym coś więcej o tym, ewentualnie, nie wiem, może jakiś tytuł tego filmu. Bo serio, no tutaj nic się konkretnego nie dzieje, nic z tym nie możemy zrobić, nie możemy się tam dostać. Ktoś tam chyba dostał się nawet przy pomocy kodów, ale też tam nic konkretnego nie było. No to po prostu taka ciekawostka. Taki easter egg z filmu.
No i to właściwie tyle, co chciałem zaprezentować. Myślę, że następne filmy, jakie kiedykolwiek miałyby się już pojawić, to na nowej wersji hybrydy. Z tej wersji już raczej nie planuję nic nagrywać, aczkolwiek nigdy nie wiadomo, może znowu trafi mi się coś niezwykłego. Coś, co jeszcze ani razu w życiu nie widziałem. Więc no, to już kwestia czasu. Zobaczymy, jak to będzie. Tak czy inaczej, trzymajcie się, do następnego odcinka i pa pa.